Cześć Łukaszu. Cześć. Mam do Ciebie takie pytanie, współpracujemy już dosyć długo. Chciałem, żebyś opowiedział coś więcej naszym oglądającym na temat współpracy zawodniczej z Wojtuczem. Moje pytanie pierwsze, takie najważniejsze jest takie, jak trenowałeś wcześniej, zanim zacząłeś współpracę z trenerem i co Cię skłoniło do tego, żeby właśnie poszukać takiej profesjonalnej pomocy? Trenuję od 30 lat. Trenowałem oczywiście w klubie pod okiem trenera. Były to lata późne, 90. Treningi były rozpisywane z mocną dozą swobodności, tak? Nie były dopasowane indywidualnie do każdego zawodnika, tylko jakby dopasowane do ogółu, tak? Potem miałem przerwę, potem zacząłem ścigać się w Mastersach. Po kilku latach sukcesywnego podnoszenia swojego poziomu stwierdziłem, że doszedłem do jakby punktu, w którym potrzebuję bardziej regularnych, precyzyjnych planów, żeby pójść dalej i poprawiać. Też jestem ciekawy teraz, jak z Twojej perspektywy ta nasza współpraca wyglądała z perspektywy ostatnich 3 lat. Co jakby najbardziej się zmieniło? Najfajniejsze dla mnie jest to, że co roku, pomimo jakiegoś PESEL-a, który jest raczej z tendencją do słabszych wyników, te wyniki u mnie się po prostu poprawiają. Osiągam coraz lepsze wyniki, czuję się coraz lepiej, wręcz czuję się młodszy, więc uważam, że to jest fajna część tego regularnego trenowania na cyfrach. To bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, bo właśnie dużo klientów naszych ma takie same odczucia jak Ty, czyli właśnie to usystematyzowanie treningu pozwoliło mi uzyskać wzrost, no i ten właśnie trening na cyfrach, który mówisz, czyli przewidywalność i możliwość mierzenia postępów i reagowania na nie. Ale też jesteśmy zdania i to też właśnie w naszej współpracy jest, myślę, że nie tylko się opieram na cyfrach, ale też na odczuciach zawodnika, czyli nawet jak cyfry pokazują, że jesteś wypoczęty czy świeży, a taki nie jesteś, bo na przykład miałeś dużo stresu w pracy, miałeś mało godzin snu, gdzieś było zaburzenia w diecie, bo miałeś dużo wyjazdów służbowych, to jesteśmy w stanie to dopasować i nad tym razem pomyśleć, dojść do odpowiednich wniosków. Tak, oczywiście, cyfry to jedno, a odczucia zawodnika uważam i doświadczenie, to spięte w jedną całość, to przyniesie na pewno najlepszy efekt. Tak? A jakbyś mógł wymienić taką jedną rzecz, która Tobie najbardziej zmieniła jakby, czy trening, czy życie w ogóle, jeśli jest taka rzecz? Trening na cyfrach i trening rozpisany spowodował, że z człowieka mało regularnego stałem się bardziej regularny. Jest to dla mnie bardzo jakby ważny element całościowy. Czyli możesz powiedzieć, że to wpłynęło też na Twoje życie, czy zawodowe, czy rodzinne? Zawodowe i rodzinne, tak. Dobrze, że o tym wspomniałeś też, bo sporo osób właśnie się z tym boryka, że jakby to czasy mamy dosyć szybkie, ciężko jest się zorganizować, a też to, co ja widzę nawet i po sobie, jak uprawiam długokolarstwo i teraz ludzi, których prowadzę, czy nasi trenerzy, że właśnie taki usystematyzowany trening się przekłada też na inne sfery życia. Czyli właśnie potrafią ludzie lepiej się zorganizować, czy też po to, żeby zrobić trening, ale też w innych dziedzinach życia. Zwiększają też pewność siebie dzięki temu, że są coraz lepsi i osiągają sukcesy nie tylko w dziedzinach takich zawodowych. Więc to jest bardzo fajna rzecz. Ja też myślę, co obserwuję po paru latach współpracy z różnymi ludźmi, że takim dużym motywatorem czy zastrzykiem właśnie do pracy z trenerem jest to, że mają motywację do wyjścia na trening. Czyli gdy rozpisujemy trening, to jest coś takiego, że ktoś nad tym czuwa i Ty masz jakby większy taki kopniak do tego, żeby wyjść, no nie? Tak, jest fajne w cyfrach jest to, chociaż nie jestem jakimś takim oszalałym i zagorzałym watowym czy strawowym kolarzem. To fajne jest to, że realizując dane zadanie treningowe ma się poczucie dobrze wykonanej roboty. Jakby to dobre wykonanie roboty przenosi się tak jak i na pracę i na inne sfery. Tak?
i można skrócić też, myślę, ten czas dochodzenia do formy, no nie? Bo jak nie popełnia się wielu błędów, czy nie się eliminuje w ogóle współpracując z trenerem, czy szuka się tej wspólnej drogi, ale na pewno jest tych błędów mniej na drodze do dobrych wyników po prostu i poprawy formy, no nie? Tak. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Chciałem Cię jeszcze zapytać, czy mógłbyś naszym klientom coś powiedzieć o nas, co mogłoby im przybliżyć, tak żebym to nie ja mówił, tylko Ty jakbyś mógł skierować do nich kilka słów na temat naszej firmy. Przede wszystkim cenię to, że Wasz team to grono zawodników, tak? Także te doświadczenia są wyniesione z wielu lat ścigania się w różnych dyscyplinach, triathlonie, więc jakby potraficie też tą wiedzę wzbogacić o doświadczenia takie profesjonalne, tak, zawodnicze. Oprócz oczywiście stricte wiedzy kolarskiej, tak, na najwyższym poziomie. Dziękuję Ci bardzo, Łukaszu, raz jeszcze. A Was wszystkich chciałem zaprosić, jeśli spodobało się Wam to, w jaki sposób prowadzimy zawodników, jak trenujemy, jakie są nasze metody, do zapisania się na taką pierwszą rozmowę z trenerem. Ona do niczego nie zobowiązuje, a możecie dowiedzieć się nieco więcej o sobie. Tutaj będzie wyświetlony taki link, który pomoże Wam przejść do takiego krótkiego formularza zapisowego i myślę, do usłyszenia. Cześć!